Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars i dzisiaj przyszedł ten moment, żeby wbić 23 tysiące pucharków, tak. Nie sądziłem, że w tym sezonie będę mieć aż tak bardzo dobry push. Tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować osobom, które przez dwa ostatnie dni pomagały mi przy tym pushu. Zapewne byłbym w stanie to zrobić z randomami, ale straciłbym mnóstwo nerwów, a wiadomo, lepiej gra się w teamie. Chciałbym podziękować takim osobom jak Nowy, NLTG, Rothschild, Catspis i Denis. Tym osobom chciałbym podziękować z całego serducha, bo z nimi dość bardzo dużo pograłem w ostatnich dwóch dniach. Wbiliśmy prawie, czy nawet chyba ponad 1000 pucharków, także dziękuję. I tak wyglądają moje brawlery, mam bardzo dużo 800, z czego jestem mega zadowolony. Aktualnie, gdy wy to oglądacie, już zapewne spadłem, jestem na 210 miejscu na świecie. W Polsce jestem na miejscu czwartym, ponieważ Nightmare znowu gdzieś uciekł, chyba do Francji, jak się nie mylę. Zapewne tam gdzieś uciekł, ale on ma 26 tysięcy i w ogóle jest to pierwszy Polak, który zdobył 26 tysięcy, jest chyba w top 20 global na świecie. Okej, postanowiłem, że chcę wbić 23 tysiące na hejście, no i pora to właśnie teraz, w tym momencie zrobić. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, no i lecimy z koksem. Zobaczymy, jak mi hejst pójdzie. To była bardzo długa droga, także dziękuję wszystkim jeszcze raz z całego serducha. No i co? No i lecimy. YouTube VCR. Zagramy sobie dynią. Ale powiem wam, że dynią tutaj no nie lubię grać. Dynią trzeba umieć grać, słuchajcie. Ja dynią niestety nie potrafię grać, ok? Widać, że puścili Leona do przodu, więc po prostu mogę to przegrać. No, słuchajcie, 23 tysiące wbiłem z randomami. Troszkę szalone z mojej strony, ale no cóż zrobić. Aj, myślałem, że go trafię. Dobra, 70%. Myślałem, że jeszcze się przybliży. Okej, mamy Bibi w teamie. Mamy Bibi w teamie, także... No, powinien tutaj coś zdziałać. Okej, leży. Gdzieś tutaj będzie ból. Nie, Primo był. Okej, spoko. No niestety mój team, słuchajcie, bardziej skupia się na... Na czym? Na obronie. Zamiast... Dobra. Okej. Aj, nie wyrzuciłem, ale może to, może słuchajcie, może 22%, 15%, okej. Jest, mamy słuchajcie 23 tysiące, także super, ekstra, udało się, ale no zagrajmy sobie jeszcze na tym odcinku, może zrobimy tą dynię na 700 i na razie sobie ją zostawię w tym sezonie, 23 tysiące, także jestem mega zadowolony. Dobra, VCR musi sobie zrobić screenshota. Tak jest, 23 tysiące. Yeah, naprawdę to był ciężki sezon. Może w przyszłym sezonie też będę troszkę lepiej pushować. Zobaczymy. Jak będzie, słuchajcie, z kim pograć, no to okej. A w tym momencie mamy Leona na hejście. I widzieliście, jak tam się przeciwnikom przedtem skończył mecz. Okej, dobra, leży. Tutaj jest Colt. Więc tutaj zabijemy sobie szybko. Może nam skoczy. Sprawdźmy. Dobra. No nie za bardzo ogarnięty typ. Okej. Wysadźmy go. VCR to tak tą dynią wiecie jak gra. Tak wiecie. No tak słabo gra tą dynią. Dobra. Też powinny być jakieś jumpy. No i są. No i są. Okej. 60%. Kurde. Leon na hejście. No to jest słuchajcie coś niepojętego. Dobra. Niestety skakać nie umiem. Tutaj sprawdzimy. Oj, ładnie siadło. Powiem wam, że ładnie siadło. Jeszcze zabijemy tego pana. Zabiliśmy 43%. Może skontruję tą dynię, byłoby naprawdę spoko. 20, 14. Okej. Wszystko w moich rękach. Dobra, jest. Wszystko było w moich rękach. Dobrze, jest naprawdę git. 681. Wykierowałem gierkę, gdzie grał Leon na hejście. No to nieźle, dobra. Ale dobrze wiecie, jak ja uwielbiam hejsta. Po prostu uwielbiam go grać, kurde wam powiem. 4 na 6 w tym momencie. 6 na 6. Oh, to był naprawdę ciężki sezon. Dobra. No takie teamy dziwaczne. Dobra, VCR, ty może lepiej nie skacz. Bo ty skakać nie umiesz.
Dobra, Nitę możemy sobie zostawić, bo ona bez Miśka ona nic nie będzie mogła zrobić tak naprawdę. Chociaż bardziej się obawiam tej dyni tutaj. Aj, chyba zginę. Na szczęście nie zginąłem. Teraz zginę. Tak, teraz zginąłem. Okej, dobra. Jessie przeżyła. Ja sobie odstawiam tego. Odstawiam sobie tą Nitę, bo jej nie ma nawet co ruszać. Powiem wam szczerze, że ona nie ma tak naprawdę damage'u, który powinna mieć. Dobra, jeszcze poskładałem. Może jeszcze sięgnę tą Piperkę. Aj, no prawie. Dobra, widzicie, teraz Nita mnie zaczyna puszować. 20%, szkoda, że nie sięgnąłem. 13%. Ok. Kurde, dobra, jest, udało się wygrać kolejny meczyk. W tym momencie Jessie wykierowała gierkę. Super. 697. Ok, zrobię szybką 700 na odcinku. Także yeah. Chociaż może być teraz trudno, bo jednak tutaj jest Rico, który jest dość ogarnięty i chyba Polak nawet tutaj się nam trafił. Dobra. Moje jumpy, na moje jumpy nie patrzcie, bo ja jestem słabym na jumpach. Ok. Próbuję wycelować, dobra. Muszę sobie zrobić przejście, tylko że tego Barleya muszę skontrolować. Dobra, przeskoczymy to chyba, co? Ok. Nie, no ten Barley mnie bardzo ładnie trzyma, więc może, więc po prostu ten mecz może być ciężki do wygrania, powiem wam szczerze. W tym momencie Bartolini padł. Kurde, wiedziałem, że mi Rico sięgnie, dobra. Bartolini, ładuj ulta i ciśnij tam Miśka, bo jak oni, jak on będzie mieć Miśka... zostawiam sobie tego gościa tutaj, powiem wam szczerze. Chyba, że jakimś cudem, kurde. Dobra, leży. Dobra, leży następny. Tam Barley przeżył, więc tam może być problem. Czy zabili tego Barleya? O Jezus, jak mnie tutaj ładnie dynia pocisnął. Dobra, Tureta postawił nas sam tutaj na środku, będzie nas bronić. Przez chwilę. 65%. Nie no, trochę głupio robię, że idę przez środek, wiecie, to jest... To nie jest za mądre rozwiązanie. Rico chce skontrować. A niestety nie mogłem. 5% tu jest. Oj kurde, ja się zagapiłem troszkę. Nie popatrzyłem na save. Ajejku. Dobra, nieważne. Zabity. Jest. Okej, dobra, mamy to. Mamy to. Mamy szybką 700, także udało się. Słuchajcie, to w tym momencie ja mogę kończyć odcinek. Zrobiliśmy ponad 23 tysiące. Jestem z tego mega zadowolony. My widzimy się w następnym odcinku z Brawl Stars. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdro, hejka.